Cześć kochani, dzisiaj spotkanie z książką Grzegorza Kastepkę, jeszcze większa księga detektywa pozytywki. Nie wiem, czy znacie postać detektywa pozytywki, nie wiem, czy kojarzycie pisarza. My uwielbiamy książki detektywa Grzegorza Kastepkę. Napisał on bardzo wiele interesujących z bardzo wielu różnych punktów widzenia książek. Są oto opowieści bardzo bliskie dzieciom. Nas szczególnie urzekła publikacja A ja nie chcę być księżniczką, gdzie dziewczynka nie chce być księżniczką, tylko smokiem. O czym ta publikacja jest dokładnie, to sobie poszukacie, poczytacie. Ja Wam zostawię link w opisie. A dzisiaj zabieram Was w świat detektywa pozytywki. Detektyw pozytywka jest nietypowym detektywem, ponieważ zleceń nie ma. Z czego żyje? Nie wiemy. Za to ma też nietypowe biuro, bo bardzo małe. W tym biurze mieści się tylko on, jego stolik, krzesło i krzesło dla klienta, przy czym na krześle dla klienta klient musi siedzieć na korytarzu, ponieważ w tym biurze jest bardzo mało miejsca. Jak mało, to już zauważyliście, bo stolik i krzesło się tam mieszczą tylko. Więc to jakieś 2 metry na 2, albo nawet metr na metr. Do tego jest okienko z parapetem i tam mieści się kaktus używany do obrony przed złoczyńcami. Posiada też czajnik, który miewa swoje kaprysy. Raz działa, raz nie działa. Kiedy działa, detektyw pozytywka upaja się ilością herbaty niesamowicie dużą, a kiedy nie działa, to czeka czasami pół roku, aż łaskawie czajnik zacznie działać, ale znajduje też sposoby na działanie czajnika. Podgrzewa wodę w sezonie grzewczym na grzejniku do temperatury, która pozwala sprawić, że herbata będzie miała jakiś kolor. Dlaczego detektyw pozytywka nie kupi sobie nowego czajnika? Po prostu jest przyzwyczajony i przywiązany do swojego, tego, którego posiada. Zresztą detektyw pozytywka to osoba, postać, która do bardzo wielu rzeczy się przywiązuje i lubi mieć rzeczy nietypowe. Czasami są to rzeczy, jest to rower, który odbiega od tego, w jaki sposób, od tych wszystkich współczesnych modeli. Jest to model bardzo staroświecki. Ubrania jego też nie są takie modne i typowe. Można powiedzieć, że detektyw pozytywka to takie dość dziwaczne indywiduum, ale mimo tego jest bardzo lubiany, bo jest pozytywny. Pozytywny i spostrzegawczy. Jego zagadki, każda opowieść to pewnego rodzaju zagadka, w której czytelnik musi rozwiązać, musi dojść do wniosku, dlaczego właśnie do takich wniosków doszedł detektyw. Są to takie zagadki sprawdzające świadomość tego, w jaki sposób działają pewne zjawiska przyrodnicze. Jeśli czytelnik nie zna tych zjawisk, to wszystko jest wyjaśnione na końcu książki. I dzięki temu dzieci wchodzą bardzo łatwo w świat i języka, bardzo łatwo wchodzą w świat przyrody, fizyki. Są tu zagadki bardzo różnorodne. Wszystko napisane pięknym, prostym tekstem. Opowieści nie są długie. Teraz Wam pokażę pierwszą, lepszą, przykładową opowieść. Tu się zaczyna, a zaraz za chwilkę się po prostu kończy. O, na następnej stronie. Czyli takie jedno, czasami maksymalnie chyba czterostronowe opowieści. Przygód jest naprawdę dużo, bo to jest księga ponad 300-stronowa. Ponad 300-stronowa razem z rozwiązaniem zagadek. 297 stron tekstu. Dużo myślenia, dużo główkowania, dużo śmiechu, bo nasi bohaterzy są zabawni.
I do tego jeszcze pojawia się czarny charakter, który jest takim całkowitym przeciwieństwem naszego detektywa pozytywki, detektyw martwiak, który wszystko widzi w czarnych barwach. Zresztą nazwa jego agencji świadczy też o tym, że tam niczego dobrego nie znajdziemy, bo to jest agencja detektywistyczna Czarnowic. Grzegorz Kastepkę, jeszcze większa księga detektywa pozytywki. Zdecydowanie polecam. Do zobaczenia.